Witajcie moje kochane kabanoski, z tej strony Alia i witam Was w kolejnej środowej aktualizacji po króciutkiej przerwie, gdzie byłam na obozie i nie pojawiały się aktualizacje na moim kanale. Już wróciłam i słuchajcie, co dzisiaj doszło do naszej pięknej pikselowej gry? Doszedł nowy wyścig i nowy wygląd Tan i Lorety. Więc może bez przedłużania, już tutaj Wam wszystko mówię, bo oczywiście po raz pierwszy w życiu przeczytałam od początku do końca całą aktualizację. Mam nadzieję, że ze zrozumieniem. I tak, pojawił się nowy wyścig w Dolinie Złotych Wzgórz, w tym lesie. I żeby jakby ten wyścig mieć, musisz mieć konto Star Rider i ukończyć zadanie, w którym pomagasz Ewie zbudować tor z przeszkodami w stajni Złotych Liści, a następnie go testujesz. Więc tak. Aha, oczywiście, pomyliłam się. To jest w stajni Złotych Liści. No więc sobie jedziemy do stajni Złotych Liści. Gdzie to tu jest? Tu jest. No i widzimy się na miejscu. Okej, dojechałam na miejsce. I tak, ten wyścig zostaje na stałe w grze, więc o to nie musicie się martwić, że nie zdążycie. Okej, mamy tutaj Ewę. Wyzwanie Złotych Liści. Hej Klara, gotowa na nowe wyzwanie? Wyzwanie Złotych Liści łączy w sobie zawody przełajowe z odrobioną skoków przez przeszkody. Zainspirowała mnie Sonia, gdy opowiadała o wyścigach w Anglii i Szwecji. Pomyślałam sobie wtedy, że stajnia Złotych Liści powinna zrobić coś podobnego. Ty i Honey River powinniście wziąć udział w tym wyścigu. No dobra, 250, to nawet nieźle. O, wow! Ja cię kręcę! O tak! Jakie piękne przeszkody! O kurczaki! Przepiękne! I nawet jest jakby... O nie, myszka! O nie, myszka! Oj! Dalej tu? Wow! Jestem pod mega, mega wrażeniem! Tamte przeszkody były cudowne! Okej, słuchajcie, musiałam zacząć od nowa, bo niestety... coś mi się tutaj popsuło, ale dobra, lecimy jeszcze raz. Popatrzę sobie przy okazji na te przecudowne przeszkody. Wow, cudowne. Jestem mega w szoku, że takie piękne przeszkody zrobili. Fajnie, że w ogóle zupełnie inne, jakby pobawili się tymi drągami, wiecie, że coś zupełnie innego. Mega, mega mi się to podoba. Zobaczymy, co tutaj dalej będzie, bo to niby przełaj połączony ze skokami. O, tutaj też, patrzcie, fajne z belkami. Takie krzyżaczek taki. Bardzo, bardzo mi się to podoba. W ogóle tutaj w tej stajni Złotej Liści jest bardzo dużo wyścigów, więc fajnie, że dodali w sumie kolejny. Ale no, no tak. No. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj dalej będzie? O kurcze. To takie jak w Jadłowym Gaju porobili tutaj. Takie przeszkody. Ojej, ale wielka. Coś mi myszka znowu szwankuje. No ale trudno. Tutaj przez jakieś wozy. Okej, widzę tam. Teraz jedziemy. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna, bo jak będzie, to będzie lipa. Dobra, lecimy. Wow. Teraz tam, koniu! No, jeszcze nie ma takiej zwinności, jaką bym chciała, ale no. Dobra, lecimy dalej. I czuję, że zaraz kichnę. Ojejku, nie kichaj. Dobra, gdzie teraz? Tutaj. O, i tu. I tu, ale zakręt. No te przeszkody są mega. W sensie, no wow. I teraz tutaj, to jest chyba stacjonata? No tak, to jest chyba stacjonata. Jeżeli się mylę, to wybaczcie. I koniec. Wow. Mega, mega, naprawdę mega. Cudownie to wygląda. Wow, no to będzie teraz jeden z moich ulubionych wyścigów. Żyjesz ty? Żyjesz! A więc powraca choroba poszukiwacza przygód. Dobra robota. Pozdrawiam Juni! Ojej! I nowy poziom. Ale fajnie. Dobra. Ja dopóki tu jestem, to jeszcze sobie zrobię na miniaturkę i lecimy do Tan i Lorety zobaczyć, jaki to nowy wygląd mają. I okej. Dojechałam sobie do Murland. I teraz patrzymy, gdzie tutaj jest Tan. To była Loreta? Nie, to nie jest Loreta. W ogóle ją powinni odnowić. Jenna, ona jest taka zmarniała. W tych kaloszach, gumiakach. Dobra, patrzymy, patrzymy. Tutaj jest Loreta.
Wow. No proszę. Ulala. Wow. Wygląda to nieźle. W sensie, no mi się podoba. Inni tutaj mówią mi na klubie na przykład, że wygląda jak dziecko, ale... No, gdzie tu jest Tan? Tu jest Tan. Ojejku, ominęłam ją. A ty? No, ona fajnie. Ona mi się podoba. W sumie nie pamiętam, jak wcześniej wyglądały, ale... Nie wiem, no... Ładnie. Mi się podoba. Taka mała trochę zmiana, bo z daleka bym tego nie zauważyła. Gdybym tak po prostu przejeżdżała, ale no... No, może być. Może być. Loreta chyba miała bardziej blond włosy, o ile się nie mylę, ale... No nie wiem. Dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle z tego odcinka. Ten wyścig sobie zobaczyłam, tutaj też to zobaczyłam. Aha, i co będzie za tydzień? Za tydzień będą nowe konie Marvari i... To w sumie tyle z tego, co miałam powiedzieć. No, dajcie znać, co myślicie o wyścigu. Mi się mega podoba. Strasznie, naprawdę. To jest jeden z lepszych wyścigów. No w sumie teraz ostatnio naprawdę robią super te wyścigi. I dużo tych wyścigów ostatnio robią. Ale to fajnie, mi się podoba. No, to dajcie znać, co myślicie o aktualizacji. Ja będę się z Wami już żegnać. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach, komentarzach i pa, pa!